Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w piątek 27 maja 2022 roku. Krótkie takie nagranie odnośnie mojego ostatniego nagrania, znaczy ostatniego. Kilka dni temu zrobiłem nagranie pod tytułem Szabat TNT, w którym to chodziło o to, czy rzeczywiście termin szabat oznacza jakiś konkretny dzień tygodnia, a jeśli tak, to jaki? O jaki dzień tygodnia chodzi, prawda? I oczywiście chciałem po prostu wykazać, że w Biblii nie znajdziemy odpowiedzi na te pytania, ponieważ szabat można tłumaczyć, wiadomo, no, coś w rodzaju jakiegoś święta, jako dzień odpoczynku i takie podobne, można powiedzieć, określenia. Jednakże nie ma takiego ścisłego stwierdzenia, jakoby szabat był akurat tym konkretnym dniem tygodnia i oznaczał ten konkretny dzień tygodnia, prawda? I teraz tak, no oczywiście znaleźli się fenomeni, tacy jak Marek z kanału Boże Wariaty i oczywiście znany nam tutaj Tibur Kaloczaj, Tomasz Łapiński, tak, z kanału Haja TV, gdzie oczywiście zrobili nagrania i powsadzali w moje usta słowa, których oczywiście w żadnym nagraniu nie powiedziałem, a przynajmniej tak samo i w tym nagraniu na temat szabatu. Od razu wiadomo, no zarzuty, że ja usuwam jakieś przykazania Boże, że ja nie chcę zachowywać szabatu, tak, tam Sebastian powiedział, że Roman nie chce zachowywać szabatu. Ja ani w tym nagraniu, ani w żadnym innym nagraniu takiej deklaracji nie złożyłem, że ja nie chcę przestrzegać szabatu. Marek z kanału Boże Wariaty oczywiście stwierdził, tam gdzieś w nagraniu, chwilę tylko słuchałem, bo takie strasznie długie to nagranie, że ponoć jakim prawem gdzieś tam usuwam przykazania Boże. Przecież ja żadnych przykazań Bożych nie usuwam. Przede wszystkim to, co chcę powiedzieć, to nie odpowiedzieliście w waszych nagraniach na moje po prostu pytania, które były w tym nagraniu postawione, prawda? Czyli na moje, powiedzmy, argumenty znaleźliście kontrargumenty, wszystkie, tylko nie te, które były związane z pytaniem i z treścią nagrania. Oczywiście żałosne jest to, co robicie w swoich nagraniach, dlatego że no ja dziękuję Bogu, że po prostu wyszedłem z tej piaskownicy. Żegnając właśnie kanał Alberta, protestantyzm to ignorancja, wyszedłem z tej piaskownicy, bo zrozumiałem, na czym polega ta gra, w którą gracie wy, czyli Albert, ty Tomasz, ty Marku. Wy gracie w tą grę tak zwaną policjant i złodziej, prawda? I ja po prostu przestałem, właśnie wyszedłem z tej gry, w którą gracie wy, w tego policjanta i złodzieja. Można by powiedzieć, że w pewien sposób stanąłem w obronie nie tyle katolików, co po prostu w obronie, no niestety, człowieka. Dlatego, że niestety, no żaden z was, niestety, tak jak ty, Tomasz, Marek, można by to nawet też i podciągnąć, Alberta, tak samo, tak naprawdę nie zrozumieliście nic z nauk Jezusa Chrystusa, prawda? Jezus Chrystus nauczał, mamy w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w 9 wersecie napisane, że błogosławieni są, bo Jezus, wiadomo, to słynne kazanie na górze, było 8 błogosławieństw. 8 błogosławieństw. I w tym jednym z tych 8 błogosławieństw było właśnie to. 5 rozdział, 9 werset Ewangelii Mateusza. Błogosławieni są ci, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. I to jest to, co właśnie przekazywali tą naukę apostołowie o tym, jak być synem Bożym. Dlatego właśnie Jakub w swoim liście napisał, apostoł, pisze: bracia, przestańcie się oczerniać i oskarżać non-stop, prawda? To nie jest nauka Jezusa Chrystusa i nie tędy droga do Królestwa Niebieskiego. A wy niestety co robicie? Obrabiacie dupy jeden drugiemu. I tak jak na przykład Marek, który chciał się poślizgać na mnie, prawda? I oczerniając mnie, wybielić swoją dupę,
No tak się stało, że Marku, nie sądź, że jesteś jedynym cwaniakiem. Zawsze rano się budzi cwaniak, bardziej cwany od ciebie. I takim następnym cwaniakiem, który jest bardziej cwańszy od ciebie, jest właśnie Tomasz, który widzisz, dzięki twojemu nagraniowi wybielił swoją dupę i się wywyższył, że oczywiście on znowu wszystko wie lepiej od ciebie i od innych, prawda? Także sobie obejrzyj ostatnie nagranie Tomasza. Także widzisz, zrobiłeś nagranie, żeby siebie wykazać jakiegoś znawcę Biblii, mędrca od prawa i od znajomości Biblii, a się okazuje, że ktoś jest sprytniejszy od ciebie i teraz kosztem twojego nagrania wybielił siebie, pokazując, że to on wie lepiej, jak po prostu lepiej zna prawo i lepiej po prostu jest zaznajomiony z Biblią, prawda? Także widzicie, no to jest piaskownica, z której ja właśnie wyszedłem i teraz spokojnie sobie patrząc na to, jak wy siedzicie w tej piaskownicy, czyli ty jak Albert, ty Tomasz czy Marek i się bawicie właśnie w tej piaskownicy, w tego policjanta i złodzieja, gdzie nigdy pokoju nie będziecie wprowadzać ze względu na to, że wasze argumenty zawsze będą w kontrze do innych argumentów. Czyli tak, jeśli Albert, misjonarz katolicki, będzie oskarżał was sekciarzy, a wy sekciarze będziecie oskarżać jego. I tak, chrześcijanie będą oskarżać protestantów, protestanci będą oskarżać katolików, wy judaizujący będziecie ogólnie chrześcijan oskarżać, czyli i protestantów, i katolików. Na przykład jeśli chodzi o siódmy dzień odpoczynku, bo względem oczywiście kościoła rzymskokatolickiego, siódmym dniem odpoczynku jest niedziela. I tak samo też to czynią protestanci, ale są też i odłamy protestanckie, które twierdzą, że tak jak i judaizujący, że nie, że niedziela to jest dzień bałwochwalczy, bo to jest jakiś kult słońca, a my tutaj w sobotę nie dopuszczamy się bałwochwalstwa, bo to właśnie dzień siódmy jest sobota. No akurat tak się też zdarza i to są fakty autentyczne, można znaleźć w internecie, że są takie ugrupowania satanistyczne, które też akurat w sobotę czczą właśnie dzień Saturna, dzień poświęcony kultowi szatana. I to są fakty, a nie, że ja po prostu zaraz gdzieś Dzień Boży gdzieś tam nazywam jakimś kultem szatana. Nie, nie o to chodziło w moim nagraniu. I dlatego mówię, wy nie wprowadzacie pokoju i nigdy tego pokoju wprowadzać nie będziecie. A jedynie co potraficie robić, no to tak jak powiedziałem wcześniej, potraficie po prostu obrabiać dupę jeden drugiemu. I tak jak powiedziałem, żeby się już nie powtarzać, nie zrozumieliście nic z nauk Jezusa Chrystusa, które te nauki potem głosili apostołowie. Wasze postępowanie naprawdę nie ma nic wspólnego z tym i wasze nauczanie nie ma nic wspólnego z tym, czego nauczał Jezus i w jaki sposób to nauczał i potem apostołowie. Także no, krótkie nagranie odnośnie naprawdę tych, można powiedzieć, oszczerczych waszych nagrań, gdzie po prostu znowu chcecie kogoś oczernić, no akurat w tym przypadku mnie, aby siebie wybielić i postawić w jakimś nie wiadomo jakim świetle, prawda? A na mnie po prostu takie pomyje wylać, takie naprawdę już, jak to się mówi, czarne pomyje, prawda? Chociaż wiemy, że kolor gówna jest brązowy. Dobrze, to tyle w tym nagraniu. Co mogę powiedzieć? No, ja trzymam się nauk Jezusa Chrystusa. I tyle. A kto się chce trzymać prawa Mojżesza, niech się trzyma prawa Mojżesza. Jak to się mówi, czas swoje pokaże, kto trzymał się i stał po tej właściwej, dobrej stronie.